59 osób rozpoczęło w tym roku studia na Ełckim Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To 17 najmłodszy wydział uczelni, który powstał w tym roku. Wcześniej w Ełku działały ośrodki zamiejscowe UWM. Tegoroczna oferta największa na Warmii i Mazurach uczelni to geodezja i kartografia oraz administracja. Większość wybrała ten drugi kierunek. Przypomnijmy, że powstanie Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych wiązało się z problemami. Uczelnia nie otrzymała początkowo akredytacji na jego otwarcie. W tym roku po pozytywnych opiniach Polskiej Komisji Akredytacyjnej ruszył w Ełku nowy wydział. Co prawda teraz liczba studentów nie jest duża, ale profesor Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ma nadzieję, że w przyszłości na Ełckim Wydziale będzie studiować nawet 400 osób. Powstał wydział, powiedziałbym, którego najsilniejszą stroną jest bardzo dobra infrastruktura, co zaangażowały się władze miasta. Było dobre wsparcie środków unijnych. Dużo pracy poświęcał kanclerz naszej uczelni. Po pewnych modyfikacjach, jak Państwo wiedzą, zwłaszcza władze miasta, udało się, uważam, uruchomić dwa kluczowe kierunki. Administracja na wydziale i geodezja, kartografia. Mam nadzieję, że jeśli poszerzy się liczba kandydatów w następnych latach, wydział powinien mieć liczbę studentów w granicach 300-400 osób i to będzie dobra jednostka, będzie miała szansę swojego funkcjonowania. Studenci, którzy w tym roku rozpoczęli naukę na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych, przyznają, że do studiowania w Ełku skłoniło ich przede wszystkim to, że nie będą musieli dojeżdżać do innych miast. Zaczynam jako administracja, ponieważ spodobało mi się, jest blisko, a Olsztyn po prostu jest za daleko i nie ma warunków zbytnio. Strasznie dużo ludzi idzie i głównie chyba dlatego, że jakąś pracę można znaleźć po administracji, czy to w urzędzie, czy po prostu jako, nie wiem, rachunkowość, coś tam, bo wszystko jest to prawo i tak dalej. Wszystko po trochę zacznę, jeszcze w szkole miałem elementy prawa, więc może dlatego jakoś tak. Zaczynam studia na geodezji i kartografii na wydziale w Ełku. Uważam, że jestem bardzo przydatny, że łatwiej znajdę po nim pracę w przyszłości, że przyda mi się to, a Ełk dlatego, że jest bliżej. No, nie jestem z Ełku, jestem z okolic, spod Białegostoku, ale w Białymstoku nie było tego kierunku, więc wybrałam Ełk. Zaczynam studia na kierunku geodezja i kartografia. Kierunek wydaje mi się przyszłościowym, tak? Przede wszystkim, jeżeli wybiera się studia, to trzeba myśleć o tym w perspektywie przyszłego zatrudnienia, także z tego powodu geodezja i kartografia, bo sądzę, że będzie po prostu łatwiej znaleźć pracę po tym kierunku. A dlaczego w Ełku? Bo jest praktycznie, prawda? Bliżej, taniej. Czasy nie są lekkie, więc studencka kiesa też nigdy nie była obficie wypełniona.